Witajcie, witajcie o poranku. U mnie dzisiaj dzień aktywny, bo zaczynam go jazdą rowerem i chcę wam się pochwalić jednym z ciekawszych miejsc, gdzie zawsze zajeżdżam, jak kręcę kilometry. Przejeżdżając przez ten pomost, zawsze staję tutaj, aby podelektować się widokiem takiego mini u nas rezerwatu. Zobaczcie, przepływa rzeczka, wszędzie bagniska i zwalone drzewa. Ma to swój niepowtarzalny klimat i urok. I jak tutaj tak nie rozpocząć dnia? Dotarłem już do sklepu. Mam dzisiaj dla was do przekazania trzy ważne informacje. Pierwsza z nich to jest taka, że zmieniliśmy godziny otwarcia sklepu. Od poniedziałku do piątku jestem w sklepie z Ewelinką od 9 do 16, a w soboty od 9 do 12. Kolejną informację, jaką chcę wam przekazać ze sklepu, to taka, że firma Nocta Makro wprowadziła na model wykrywacza Simplex bardzo dobrą cenę. Można zakupić go teraz za 1399 zł. Jest to wykrywacz, który nadaje się do poszukiwań na lądzie, jak i w wodzie. Przejdziemy sobie teraz do komputera. Chciałem was również poinformować, że trwają nadal zapisy do rodzinnej majówki detektorystów, która odbędzie się w Lidzbarku Welskim w dniach 19-21 maja. W wydarzeniu tym odbędą się trzecie Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych, jak również poszukiwania miejsc bitwy polsko-szwedzkiej, która odbyła się w 1703 roku. Bardzo ciekawe wydarzenie, serdecznie was wszystkich zapraszam. Let's go! Ja powiedziałem let's go! Let's go! Let's go! Ja już wróciłam z pracy, Krzysiu jeszcze został, ma jeszcze trochę papierkowej roboty, a my z Hanulą bierzemy się za co? Za robotę. Za nasz ogródeczek. Ślimaczki się zalęgły? Dawaj tą konewkę. Postawimy ją. Musisz trzymać, a ja będę nalewać. Albo ty odkręć, a ja będę trzymać. Drugą stronę. Jak to dziwnie się leje. Popodlewamy kwiatki. A tatuś przywiezie kosiarkę i będziemy kosić trawę, bo wszystko zarasta. A później co? Bujaczkę. A i jeszcze bujaczkę trzeba rozstawić. To już trzeba męskiej ręki, Hania, prawda? Aha. Męskiej. Jakiej? I mamusi. I mamusi? Tak. Chyba to będzie 150-300 minut. Aż tyle? A co ty podlewasz teraz? Kwiatuszki. Kwiatuszki, a co to za kwiatuszki? Tulipanki. Tulipanki, ale nie możesz podlewać ich od góry, tylko od dołu, wiesz, przy korzeniu. A dlaczego? Ale nie tak w jednym miejscu. A. No i świetnie, już rozkwitły. Podobają ci się? Bo ja wiem. Bo ja wiem. Jestem. Mama, a znasz takie powiedzenie? Jakie? Paluszek i główka to patrz, paluszek i główka to szkolna wymówka. Wiecie, o co chodzi w tym? Że ktoś myśli w głowie, co wymyślić, żeby nie pójść do szkoły. Dobre, dobre. Nie będziesz tego stosowała? Bo ja wiem. Bo ja wiem. Będziesz zawsze chodziła do szkoły? Nie będziesz wymyślać? Mogę chodzić do przedszkola, ale bym wolała jechać autem, a nie na nogach. Hania, ale przedszkole mamy koło domu. Ale mi się nie chce chodzić. No nie przesadzaj. Bo jest zimno. A kto tam się wynurza? Nasza panienka z okienka. Może ten piękny kwiatek podlej. Przy korzeniu, no. Jesteś bardzo pomocna. Dziękuję ci za pomoc. Jakie kwiatuszki?
Co ty tam popijasz? Lemoniadę. Lemoniadę. Smaczna? Należy ci się. Na odpoczynek. Na odpoczynek. Mam teraz dietkę. Co masz? Ja mam teraz Biedka. Biedka też jest fajna. Dietka, a nie Biedka, ty dietka. Biedka. Może tata się skusi. Skusi się. Może mu naleje. Tylko niech najpierw pokosi. Dam też się na razie. Jak sprawdzę. O! Odpala? Tato! Chcesz się napić? Lemoniadki mam. Spadniesz? Trzymaj się z tą szklanką. Ja tu się poczekaj z tą kuszelką. Spragniony jest? No co ty, lemoniadka? Cytryna i cukier. I woda. Trochę tata się napił. Napił się? Smakowało mu? Czujecie lato? No bo ja już tak. Opalasz się? A bo ja wiem, leżę. A bo ja wiem. Odpoczywasz? Napracowałaś się dzisiaj? Należy mi się odpoczynek. Należy mi się taki odpoczynek, który jest taki bogaty. Jaki? Bogaty. Bogaty odpoczynek ci się należy? Tak. To może panią do spa zaproszę? Tak. Tak? Tak. Z ogórków? Tak. Z zimnych. To się nie ma. Jest sport, jest praca, ale też są i przyjemności, poszukiwania. A któż to tam kopie podołki i wyciąga fanty? No to ja. Ewelinka. Na żywo nagrywamy. Znalazła coś, dostała jakiś sygnał pod cewką i to wyciągnęła. Obserwujemy, co ona tutaj kopie. Od ciągnika? No. Przymała trochę. Może guzik jakiś był. Może być. Takie główienko. A moje dotychczasowe znaleziska na tym polu to dwie monety jednofeningowe. Jedna z 1903 roku, a druga z 1875. A jeżeli chcielibyście zobaczyć, co więcej znaleźliśmy na poszukiwaniach na tym polu, gdzie obecnie jesteśmy, zapraszam Was na kanał Odkrywca Historii. Tam znajdziecie cały film.